O Jezus Maria, jaka Sahara. Masakra. Na pewno najgorszy baton z absolutnie całej listy. Baton numer 1, moim zdaniem najlepszy baton proteinowy. Tutaj, żeby nie dawać dychy, to dam 9,5. Batony proteinowe, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, kto od czasu do czasu nie lubi sobie zjeść czegoś słodkiego. Ten produkt oczywiście został stworzony przeważnie dla ludzi, którzy trzymają dietę i oczywiście dbają o swoją sylwetkę. A zatem przekonajmy się, który baton najlepiej smakuje, ma najlepsze makro i oczywiście cenę, ponieważ ona również jest tutaj bardzo istotna. A teraz zaczynamy. Na pierwszy ogień leci baton Protein Bar Cookie Cream. Zobaczymy, jak on smakuje. Powiem szczerze, że on bardzo ładnie wygląda, jeśli chodzi o taką etykietę. Naprawdę bardzo, bardzo przyciągająca. Okej, myślałem naprawdę, że będzie troszeczkę lepiej. Moim zdaniem takie na razie, żeby sobie zostawić troszeczkę miejsca, 6 na 10. Jeśli chodzi o smak, naprawdę wiele tutaj nie można powiedzieć. Moim zdaniem najgorsze jest w tym batonie to, że jest to taka mordoklejka. Po prostu sucha mordoklejka, a mianowicie żaden smak tutaj się tak naprawdę nie wybija. Ewentualnie można troszeczkę to pociągnąć pod takie ciasteczko, ale naprawdę bardzo, bardzo słabe. Jeśli chodzi o kalorie w 100 gramach, to ten baton ma 375 kalorii, 11 gram tłuszczu, no i 50 gram białka, więc naprawdę pod tym względem makrosy ma naprawdę wybitne. Tak czy inaczej, pierwszy baton nie wypada źle. Zobaczmy, jak wypadnie baton numer 2. A jeśli chodzi o baton numer 2, to mamy tutaj Go Protein 33%, baton z Go On Nutrition. Zobaczymy, jak on smakuje. Mamy tutaj słony karmel, oczywiście niestety za tym smakiem nie przepadam, ale nie skreślajmy go, może będzie dobrze. Okej, powoli się rozkręcamy. Powiem szczerze, że ten baton naprawdę, naprawdę jest bardzo dobry. A mianowicie dla mnie takie 8 na 10, to naprawdę jest notą dość wysoką. Jeśli chodzi o smak, to jeśli jedliście kiedyś princesę tą kokosową, to naprawdę ten baton ma bardzo, ale to bardzo podobny smak. Oczywiście tego wafelka nie ma, ale po pierwsze nie jest taką mordoklejką jak poprzedni baton. Po drugie kosztuje oczywiście mniej, ponieważ ten baton kosztuje 4,99. Tamten kosztował 6,99, więc no niestety różnica jest dość spora. Jeśli chodzi o makroskładniki, to w 100 gramach mamy w tym batonie 391 kalorii, 19 gram tłuszczu, 21 gram węglowodanów, w czym niecałe 3 gramy cukru i 33 gramy białka. Więc oczywiście skład troszeczkę gorszy aniżeli w poprzednim, ale smakowo na pewno wypada o wiele lepiej. Baton numer 3 jest to ta sama firma co baton numer 1, ale mamy tutaj inny smak. No i niestety dupa, ponieważ ten baton wypada jeszcze gorzej niż ten baton pierwszy. Oczywiście skład ma bardzo, ale to bardzo podobny, minimalnie lepszy niż ten baton numer 1, ale smakowo wypada gorzej. Nie wiem, jak to określić, ale najgorsze w tych batonach jest to, oczywiście w batonach z tej serii, że one mają taki bardzo chemiczny posmak i jak dziwnie by to nie brzmiało, taki trochę metaliczny. Mimo że ma naprawdę super skład, to niestety pod względem smaku wypada dość cieniutko. Miejmy nadzieję, że zaraz pojawi się po prostu jakaś bomba, która to wszystko zmieni. A więc lecimy, kolejny baton proteinowy, tym razem z Go On Protein Cookies and Caramel. Jeśli chodzi o smak, moim zdaniem tutaj, żeby nie dawać dychy, to dam 9,5. Jeśli ktoś z Was lubi takie karmelowe ciasteczka, coś w tym stylu, to naprawdę ten baton bardzo, ale to bardzo Wam posmakuje. Czekolada jest bardzo podobna do batona Lion białego, więc jeśli jesteście fanami, to ten baton na pewno będzie dla Was odpowiedni. Niestety, oczywiście w zamian za to, że mamy bardzo dobry smak, przynajmniej moim zdaniem, to ten skład również niestety musi być troszeczkę gorszy. W 100 gramach takiego produktu mamy 421 kalorii, tłuszczu 16 gram, węglowodanów 53 gramy, w czym cukru mamy aż 26 i białko to 20 gram. Smakowo bardzo dobrze, ale jeśli szukacie jakiegoś takiego batona, który tylko i wyłącznie liczy się dla Was białko i dobre makroskładniki, to na pewno taki baton po prostu odpada. Przy tym batonie również warto wspomnieć o cenie, ponieważ cena tego batona to 3,29. Jest to najtańszy baton proteinowy aktualnie na mojej liście. Oczywiście w porównaniu do innych batonów, które są za 7, 8 czy nawet 9 zł, no to ten baton, jeśli chodzi o cenę, to wypada naprawdę bardzo atrakcyjnie. Ale zobaczmy, może jakiś inny baton dorówna mu smakiem i przy okazji będzie miał lepsze makro. W sumie zaraz się o tym przekonamy. Nowy baton na rynku, a mianowicie oczywiście baton od WK, czyli baton Geek.
Okej, okay. Jeśli chodzi o smak, to nie wypada on tragicznie, ale na pewno dobry baton proteinowy to również nie jest. Moim zdaniem takie 5, 6 na 10. Oczywiście największym minusem tego batona, tak jak już w sumie widziałem to nawet gdzieś tam na forach internetowych, to no niestety jest to taka mordoklejka, a mianowicie bardzo długo trzeba to przeżuwać, aby to w końcu przełknąć bez jakiegoś większego problemu. Baton na pewno jest dość słodki, więc to na pewno na plus. Ta czekolada, w którym jest oblany ten baton, nie jest również jakaś super zła, więc to również się ceni. Niestety moim zdaniem jest tu wyczuwalny taki właśnie troszeczkę chemiczny smak, co oczywiście moim zdaniem nie jest to zbyt dobre, ale mimo wszystko jest mniej wyczuwalny niż w tych batonach na samym początku. Jeśli chodzi o makroskładniki, to w 100 gramach takiego produktu mamy 371 kalorii, niecałe 10 gram tłuszczu, węglowodanów mamy 30 gram, w czym 3,6 grama cukru i białka 50 gram. No na pewno pod względem makroskładników to ten baton wypada bardzo dobrze. Ale niestety również trzeba podkreślić, że jest to najdroższy baton na naszej liście, ponieważ taki jeden baton kosztuje 8 zł 99 groszy. Ok, teraz lecimy z tripletem, a mianowicie batonami Go Active. 3 różne smaki, zobaczmy, który wypada najlepiej. O Jezus Maria, jaka Sahara, masakra. Na pewno najgorszy baton z absolutnie całej listy. No, na pewno smakowo ten baton wypada najgorzej. Jest to moim zdaniem, jakbyście mieli białko, wymieszali sobie je z wodą, nawet nie z mlekiem, a z wodą, zgnietli na taką kosteczkę, zamrozili i to jest ten baton. Więc naprawdę, no absolutnie nie moje smaki. Czuć tutaj po prostu takie białko w prochu, nie czuć tutaj ani słodyczy, ani niczego. Oczywiście czuć tutaj ten peanut butter, ale no powiedzmy sobie szczerze, no tak, baton proteinowy, moim zdaniem przynajmniej, powinien nie smakować. O, powoli, jest lepiej. Baton o smaku malinowym, nie dość, że ma o wiele lepszy skład, ponieważ w batonie malinowym mamy mniej tłuszczu, ponieważ mamy 16 gram, mamy tylko 3,9 grama cukru i białka 30 gram, więc o 5 gram więcej niż w poprzednim. To na pewno smak tego batona, a batona poprzedniego, to absolutnie kompletnie inna liga. Jak tamtemu możemy dać takie 2 na 10, to ten może nie jest wybitny, ale piąteczkę można na spokojnie dać. Baton bardzo podobny smakowo do tego batona Dzik. Może troszeczkę makroskładniki ma gorsze, no ale na pewno cenę ma lepszą, ponieważ taki baton kosztuje 3,49, a smakowo konsystencja naprawdę jest bardzo, bardzo podobna. Oczywiście tutaj ktoś musi lubić takie malinowe smaki, ponieważ ten malinowy smak oczywiście można w tym batonie wyczuć. Niemniej jednak, mimo że może ja nie jestem jakimś super zwolennikiem takiego smaku, to naprawdę ten baton pozytywnie mnie zaskoczył. No, naprawdę wypadł o wiele lepiej niż jego poprzednik. Zobaczmy, ponieważ mamy tutaj jeszcze jeden smak, a mianowicie słony karmel, co prawdopodobnie nie będzie to mój faworyt, ale może jakoś pozytywnie się zaskoczę. Okej, okay, jeśli chodzi o tą wareczkę smakową, a mianowicie smak karmelowy, o, w sumie nawet myślałem, że to słony karmel, ale nie, jest to po prostu sam smak karmelowy. Naprawdę jest mega, mega dobry, a mianowicie po prostu w tej kategorii tych batonów Go Active na pewno można postawić tutaj taką szósteczkę. Jeśli ogólnie lubicie takie smaki karmelowe i kawowe, ponieważ tutaj naprawdę taki smak kawowy bardzo, ale to bardzo mi się przebija. Smak tego batona możemy przyrównać do takiego, nie wiem, jak piliście na przykład taki jogurt kawowy Twist, to naprawdę smak tego batona i tego jogurtu jest bardzo, ale to bardzo podobny. Jeśli chodzi o skład, to w 100 gramach tego produktu mamy 390 kalorii, tłuszczu 16 gram, węglowodanów 37, w tym cukier 13 i 32 gramy białka, więc ta wariacja smakowa ma najwięcej białka. Jeśli chodzi o te wszystkie batony Active, to na pewno ten jest moim faworytem. No i przed nami jeszcze dwa batony, zobaczmy, może będziemy mieć jakiś przełom. A więc baton przedostatni, a mianowicie Go On Protein Cranberry, czyli jest to żurawina. No zobaczymy jak to smakuje. Na pewno żurawinowy smak to nie jest mój faworyt, ale w sumie takiego batona jeszcze nie jadłem, więc na pewno będzie to jakaś nowość. Dobre. No na pewno tutaj pod względem smaku to ten baton na pewno jest w tej górnej półce. Bardzo, ale to bardzo fajną ma tą taką strukturę tego batona, ponieważ nie jest to mordoklejka. To jest takie bardzo podobny na przykład do Milky Way'a, a mianowicie ten środek jest taki bardzo mięciutki. Niestety
Prawdopodobnie zaraz zobaczymy skład, ale na pewno jest tu dużo cukru, ponieważ po prostu ten baton jest dość słodki, ale naprawdę pod względem smaku, moim zdaniem takie 7 na 10, nawet 8, więc myślę, że jeden z lepszych. Jeśli chodzi o makroskładniki tego batona, to tutaj mamy 410 kalorii, tłuszczu 16 gram, węglowodanów 41 gram, w czym cukru aż 31 i białka 20 gram. A więc jeśli szukacie po prostu batona, który jest dobry i ma większą ilość białka niż normalny zwykły baton, no to super opcja. Ale jeśli szukacie batona proteinowego, stricte batona proteinowego, to niestety raczej ten baton odpada. Tak czy inaczej smak bardzo dobry. Ostatni baton to baton Vitanella. No na pewno ten baton nie kojarzy mi się jakoś super dobrze, ponieważ pamiętam, że kiedyś go jadłem i pod względem składu pamiętam, że nie był wybitny. Okej, jeśli chodzi o smak tego batona, to tak najprościej w sumie rzecz ujmując, to jest to po prostu taki gorszy Snickers. Niestety, ale taka prawda, troszeczkę gorsza czekolada. W sumie, jeśli chodzi o ustawienie tego batona, ten środek to jest praktycznie identyczny. Troszeczkę karmelu, trochę orzechów, taki bardzo podobny środek jak właśnie do Snickersa. Jeśli chodzi o skład tego batona, to mamy tutaj 492 kalorie, tłuszczu 31 gram, węglowodanów 30, w czym cukru 17 i białko 27. Koszt takiego batona to 3,48. Tak czy inaczej, smakowo takie 6 na 10 w sumie dupy nie urywa jak na taki skład. Jak już w sumie miałbym wybierać, to raczej wybrałbym po prostu Snickersa, ponieważ zakładam, że no, smakowo na pewno jest lepszy, a makroskładniki myślę, że ma dość podobne. Tak czy inaczej, tak prezentowały się wszystkie batony. Zostańcie na krótkim podsumowaniu, ponieważ po prostu wybierzemy sobie najlepszego batona proteinowego, który pojawił się w tym materiale. Podsumowania, nadszedł czas. Ja wybrałem sobie dwa batony proteinowe. Numer 2 mamy oczywiście Go On Protein Caramel and Cookies. Pod względem smaku absolutnie faworyt, nie ma tutaj w sumie żaden inny baton do niego podjazdu. Jeśli szukacie batona, który po prostu smakuje mega dobrze, dodatkowo ma troszeczkę więcej białka aniżeli inne zwykłe batony, to naprawdę moim zdaniem jest to numer 1 pod względem smaku, ceny. Naprawdę jest on bardzo, ale to bardzo fajny. Baton numer 1, moim zdaniem najlepszy baton proteinowy, to oczywiście baton, który w sumie mnie dość zaskoczył, a mianowicie Go On Nutrition Protein 33%, słony karmel, co w sumie moim zdaniem jest to w ogóle szokujące jak dla mnie. Naprawdę pod względem cenowym jest to bardzo przystępna cena, jak na baton proteinowy. Oczywiście pod względem smakowym i makroskładników, moim zdaniem ten baton po prostu wypada najlepiej. Napiszcie w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony baton proteinowy. Widzimy się już niedługo. Na razie.